Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Undertale. Muszę kliknąć w okno. O, teraz gramy, hehe. Więc tak, ostatnio co zrobiliśmy? Pokonaliśmy Papyrusa. I teraz chyba pójdziemy na tą naszą randkę. Chłe. Czemu ja tu idę znowu? Chcę tutaj iść. Tu jest fajniej. Let's go on a date or something. A więc wróciłeś po to, by mieć ze mną randkę? Naprawdę, myślisz o tym poważnie. Będę musiał cię zabrać do jakiegoś bardzo specjalnego miejsca. Miejsca! Gdzie lubię spędzać najwięcej czasu, dużo czasu. No, a gdzie mnie zabierzesz, Papyrusie? Okej. Okej. Mój dom! Aha. Najlepsze jest to, że po prostu ta twarz mówi wszystko. Mi się to nie podoba. Okej, no to chodźmy. Hymn of Suns. Pogadajmy z Papyrusem. Witaj w scenicznym moim domu. Come to scenic my house. Czuję się jak u siebie. Co to jest? To jest mój zwierzak. To jest zwierzak mojego brata. Kamień. Zawsze zapomina nakarmić go. Jak zwykle, ja muszę brać odpowiedzialność. Kamień jest pokryty w. Nie wiem, sprinkles. Nie wiem, jak to jest w ziarenkach, coś w tym stylu. Tu jest chyba jakaś konsola albo. Lampa. Widzę tylko, że jest skarpetka, ale to, co jest nad nią, to już nie wiem, co to jest. To brudna skarpetka z serią notek na niej. Aha! Sans, proszę, weź swoją skarpetkę. Okej. Nie! Dawaj ją znowu tutaj. Przesuń ją. Okej. Popchnąłeś ją o 2 cm. Przesuń ją do swojego pokoju. Okej. I nie przynoś jej z powrotem. Okej. Ona jest tu ciągle. Czy przypadkiem przed chwilą nie powiedziałeś, żebym nie dawał jej znów do mojego pokoju? Zapomnij o tym. Telewizor. O, co mój ulubiony, nie wiem, game show. Nie wiem, jak to nazwać. Jest tu napisane, że czekajcie na nowy program, MTT. Co? Jest zwykle lepszy niż teraz. Niż to. To jest po prostu zły epizod. Odcinek. Nie obwiniaj mnie. Okej. Co tu jest? Zawsze mogę coś takiego robić. Jest fajny easter egg z tym związany. Kurde, nie wiem, czy on jest. Czy ja mam po prostu tak wyłazić i wyłazić cały czas, czy... Po prostu on w pewnym momencie to powie. W sumie. Wow, być dobrym gospodarzem to naprawdę niezłe. Nie wiem, gimnastyka? Coś w tym stylu. Dobra. To śmietnik. czuj się odpowiednio, by. Nie wiem. Czuj się swobodny, by. Odwiedzić go.
To jest lodówka, pewnie powie. Aha! Zainteresowany moim muzeum jedzenia? Proszę. Zachwyca się moją sztuką kulinarną. Połowa lodówki jest zapełniona kontenerami, wszystkie podpisane spaghetti. kolejna... Druga połowa ma w sobie nic poza... pustymi... torebkami po... frytkach? Coś w tę stronę, dobra. Chodźmy na randkę. Tu jest kość. Klasyczny obraz. Zawsze mi przypomina, co jest najważniejsze w życiu. Ta, brudne kości, bo widzę, że jest brudna. Drzwi są zamknięte. I won't surrender. Just knock to it. Dobra, pójdę tutaj. To mój pokój! Jeżeli skończyłeś rozglądać się, możemy wejść do niego i... robić cokolwiek, co ludzie robią na randkach. Wejść do środka? Tak! No to jest taka hamowa, wchodzę do pokoju, rozglądam się, wychodzę. Mogę tak po prostu? Nie, nic nie ma. Dobra. To są kości jakieś. Hej! To są wszystkie ataki, które użyłem na tobie. Wspaniałe wspomnienia, czyż nie? To tak, jakby działo się to wczoraj. Nawet jeśli to przed chwilą się stało. Ej, okej. Komputer! O, i certek. Ale fajnie. Chyba. Certeki nie są fajne, jeżeli chodzi o monitory. Nie. Tak, chyba monitory to też były certeki. Zaraz, jak to było. Ekran telewizora to były te... kineskopowe. Kineskopy, a tutaj... certeki? Nie pamiętam już, o Boże. O Boże, będą wszyscy o mnie mówić dzieciak, bo nie pamiętam tego. Internet! Jestem trochę popularny tutaj. To jest nowe, nie wiem co to znaczy. Aha! Jestem... o tyle blisko od dwucyfrowej liczby followerów, subskrybujących, coś w tym stylu. Nie wiem, jak macie Twittera, albo nie wiem... Jak macie Twittera, albo coś w tym stylu, to powinniście wiedzieć. Oczywiście... sława ma mały koszt. Zazdrosny troll zaatakował moją internetową personę. Zawsze wysyłając mi złe dowcipy w głupiej czcionce. Założę się, że to jest Comic Sans. Ha, ha, ha. Ale śmieszne. Ja w sumie mam podobne. Nie, zaraz. Nie. Ups. To są jakieś figurki. No nie chcę mi się czytać, co tam będzie mówił o tych figurkach. Dobra. A więc... jeżeli widziałeś wszystko... Czy chciałbyś... Mówię chciałbyś, bo... Właściwie to... No nie mogę wam zdradzić. Wiem dlaczego mówię on, ale no nie mogę wam powiedzieć. Bo to jest taki wielki spoiler. Mogę tylko powiedzieć, że to imię, które daliśmy wcześniej, to nie jest imię naszego tutaj człowieka. Jego prawdziwe imię jest ujawnione bardzo, bardzo daleko później w grze. To chyba nie jest aż tak duży spoiler. Dobra.
Pyk. Rozpocząć randkę? Tak. Okej. Okay. Randkowanie zaczynamy. Randkowanie zaczęte. Oto jesteśmy, na naszej randce. Właściwie to nigdy tego nie robiłem. Ale nie bój się. Nie możesz powiedzieć przygotowany bez powiedzenia paru liter z mojego imienia. Wyłapałem oficjalną... oficjalny poradnik randkowania z biblioteki. Jesteśmy gotowi do spędzenia dobrego czasu. Nie, dobrego czasu? No powiedzmy. Zobaczmy. Krok pierwszy. Naciśnij przycisk C na twojej klawiaturze do inwentarzu randkowania. Okej. Okay. The fuck just started. Wowie! Czuję się taki poinformowany. Sądzę, że jesteśmy gotowi na krok drugi. Krok drugi. Zapytaj go... Zapytaj, czy chce iść z tobą na randkę, czy coś nie chce. Człowieku! I ja, wspaniały Papyrus, pójdę z tobą na randkę. Nie no, nie będę aż taki chamski. Naprawdę? Wow! Nie, to jest moja ulubiona postać, którą mogę tak teoretycznie zdubbingować. Już wiem, że nie mam odpowiedniego głosu, ale po prostu świetnie mi się go dubbinguje. Zgaduję, że to znaczy, że to czas na część trzecią. Krok trzeci. Załóż na siebie ładne ubrania, by pokazać, że cię to obchodzi. Poczekaj chwilę. Założyć ubrania. Ta bandana na twojej głowie. Masz na sobie ubranie teraz, w tym momencie. W sumie to mam też sweter, buty i spodenki jakieś, więc to też czyni ze mnie to, że noszę ubrania. Ty też w sumie nosisz ubrania. Myślę, co byś mówił, że to twój kostium halloweenowy, ale... znaczy Sans powiedział, że to jest twój kostium, który po prostu sobie przywłaszczyłeś jako twój ubiór na co dzień, ale... Powiedz, co byś to nadal ubranie? I guess. Nie tylko to. Wcześniej... Także... nosiłeś ubrania. Co nie, to się tak zastanawiam, gdybym nie założył tej bandany, to czy... Właśnie mi coś spadło na ziemię. To czy on by to teraz... wiecie, nie wiem... wypomniał nam coś w tym stylu. Dobra. Nie! Czy to możliwe? Chciałeś ze mną randkować od początku? Jak ja uwielbiam tą grę. Yes! Oh my god! Piper Jurenus. Nie! Zaplanowałeś to wszystko? Jesteś dużo lepszy ode mnie w randkowaniu niż ja. Chciałbym to usłyszeć w prawdziwym życiu. I guess. To byłoby fajna... Nie wiem, to byłoby fajne pochwalenie mnie, czy coś w tym stylu. Co z tego, że nigdy jeszcze tego nie robiłem. Ale... I guess that will be fun. Okej. Okay. Nie! Twoja moc randkowania. Nie! Nie, nie myśl, że zdobyłeś mnie już.
Boże, to jest takie dziwne. Ja, wspaniały Papyrus. Nigdy nie zostałem pobity w randkowaniu. I nigdy nie będę. Mogę łatwo z tobą przystać. Nie, keep up with you, czyli... wiecie, w ramię tak... O, iść na równym poziomie. Nie wiem. Zobaczysz, ja też mogę nosić ubrania. Właściwie... Zawsze noszę moje specjalne ubrania pod moimi normalnymi ubraniami. w przypadku, w którym ktoś zaprosi mnie na randkę. Podziwiaj! Nie! Co sądzisz o moim sekretnym stylu? I hate it. Cool dude. Dobra, I love it. Nie! Genialny komplement! Date power. Jednakże... Nie pojmujesz do końca mojej ukrytej mocy mojego stroju. Therefore... Właściwie, to co powiedziałeś jest... Twój argument jest inwalidą. Ta randka nie podąży ani kroku dalej. Jeżeli... O ile nie znajdziesz mojego sekretu. Ale... To się nie stanie. Muszę to zrobić! Muszę to zrobić! Przepraszam bardzo, ale muszę to zrobić. Nie ma żadnego sekretu do moich nóg. Tylko ciężka praca i uparcie. Der! Czapka pierdolka musi skrywać jakiś sekret. Moja czapka? Moja czapka? Moja czapka! Nie, he. A więc, znalazłeś mój sekret. Wygląda na to, że nie mam wyboru. To prezent. Prezent tylko dla ciebie. Open. Spaghetti. Czy wiesz, co to jest? Spaghetti. To, o czym myślisz, czyż nie? Szczerze powiedziawszy, jak po raz pierwszy widziałem to na gameplayu jakimś, teraz nie pamiętam kogo, co nawet było, myślałem, że to był jego mózg. Wiecie, że z jakiegoś powodu trzymam mózg na talerzu czy czymś. Prawda! O nie, to jest błędna odpowiedź. To nie jest żadna pusta, pusty makaron. To jest praca artysty! I can cask. Spaghetti... Jedwabne spaghetti? Dokładnie postarzałe w... dębowej... Cask jest kask. I wtedy upieczone przeze mnie. Masterchefa Papyrusa. Nie mogę zrobić referencji do Masterchefa. Do mistrza kuchni Papyrusa. Człowieku! Oto czas, by to skończyć. Nie ma żadnej możliwości, by to poszło dalej. Więc tak, mam tu do wyboru zjedzenie to z przyjemnością, albo odmówić, żeby on to zjadł. Wiecie co? Zjem to. Wziąłeś mały kawałek. Twoja twarz... Nagle zaczęło się, wiecie, tak, no nie wiem, złą ekspresję twarzy robiliśmy, czy coś w tym stylu. Smak jest nieopisywalny. Co za pasjonująca ekspresja. Naprawdę musisz kochać, uwielbiać, nie, kochać to nie, uwielbiać moje gotowanie.
i by iść dalej, mnie! Nawet może nawet bardziej niż ja! Au! Ech! Nie! Człowieku! To już proste. Jesteś wściekły ze mną w miłości. I'm crying right now. I'm just crying right now. Oh my god. Wszystko co zrobisz. Wszystko co powiesz. Było do mojego interesu, czy coś w tym stylu. Człowieku! Chcę, byś był szczęśliwy również. To czas dla mnie, by pokazać moje uczucia. To czas, gdy powiem ci, ja, Papyrus, ja, o stary, robi się tutaj gorąco, tu jest gorąco, czy tylko mi się zdaje? Szlak. Człowieku, ja przepraszam. Nie lubię cię w taki sposób, jaki ty mnie lubisz. Romantyczny, mam na myśli. To znaczy, naprawdę się starałem. Myślałem, że ponieważ flirtowałeś ze mną i że miałem iść z tobą na randkę, wtedy na randce uczucia wybuchną. Będę mógł dorównać twojej pasji do mnie, ale ja, wspaniały Papyrus, zawiodłem. Czuję się tak samo jak wcześniej. I właściwie przez randkowanie z tobą tylko pogłębiłem się w swoich uczuciach. W twojej niesamowitej miłości do mnie. Nie, naprawdę się tutaj staram odegrać dobrą rolę aktorską. Ciemna strona pasji. Bez żadnej możliwości ucieczki. Nie. Ciemne więzienie pasji, przepraszam. Ciemne więzienie pasji. Bez żadnej możliwości ucieczki. Jak mogłem to zrobić do mojego wspaniałego przyjaciela? Nie, czekaj! To źle! Nie... to jest złe. Nie mogę zawieść w czymkolwiek. Człowieku! Pomogę ci w tych... w trudnych czasach. Ciągle będę twoim fajnym kumplem. O Boże, co ja gadam. Tak bardzo próbuję tutaj aktorzyć. I udawać, że to się nigdy nie stało. Poza tym wszystkim jesteś naprawdę wspaniały. To byłoby tragiczne. Stracić twoją friendship? Przyjacielskość? Czy my właśnie zostaliśmy odrzuceni do friendzone'a? Oh my god. First date and I hate friendzone. Nie no, przepraszam, że ja mówię tylko po angielsku czasami. Więc proszę. Nie płacz, tylko dlatego, że się nie pocałuję. Pamiętaj, nigdy na pierwszej randce się nie całuj. Tak, taką dostałem radę. Ponieważ nawet nie mam warg. I hej, pewnego dnia możesz znaleźć kogoś tak wspaniałego jak ja. Więc no, nie, to nie jest prawda. Ale pomogę ci... znaleźć kogoś drugiego. Najlepszego. Nie! Uwielbiam ten śmiech.
I wiem, jak go robić. O! I jeżeli kiedykolwiek będziesz chciał się ze mną skontaktować, oto mój numer telefonu. Możesz zadzwonić do mnie w każdej porze. O każdej porze, tak powiem. Platonicznie. Więc muszę już iść. Nie! Tak swoją drogą, platonicznie, czyli przyjacielsko, o. Dla tych, którzy nie rozumieją sformułowania. Sans, czy teraz mogę wejść tu? God damn it. Ale tak swoją drogą. Taka śmieszna rzecz, śmieszna historia. Bo nie wiem właściwie co teraz mówić, bo nie wiem, zwykle komentuję po prostu tutaj wszystko. Ale taka fajna historia mi się przydarzyła na początkach tego kanału. Otóż w jednym z odcinków Ratcheta i Clanka, tego pierwszego jakiego nagrywałem. Bo musicie wiedzieć, ten let's play, tamten let's play był post komentary. I po prostu kiedyś, no jak nagrywałem to, to w końcu po prostu w pewnym odcinku powiedziałem po prostu coś po angielsku i później połowę odcinka mówiłem po angielsku i zdałem sobie sprawę dopiero po przy edycji. I musiałem połowę tego głosu wyciąć i musiałem nagrywać tą połowę połowę mojego komentarza od nowa. Nie wiecie, jakie to było dla mnie wstydliwe i do dzisiaj się... Do teraz się do tego nigdy nie przyznałem. Ale cóż. Taka historia jakoś tak śmiesznie, bo tutaj też zaczynam od czasu do czasu mówić zdania po angielsku, więc oby mi się to nie zdarzyło i tutaj. Bo to już będzie trochę kiepsko. A więc tak, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zobaczymy się za godzinę, bo za godzinę następny odcinek wlatuje. Na razie i cześć! Pa, pa!